Chyba troszeczkę za jasno coś było z tym softboxem tutaj, co? Dobry wszystkim na wieczornym live'ie. Dajcie panowie znać, czy nie jest za głośno, bo puściłem muzyczkę do tła. I chciałbym tak właśnie troszeczkę sobie live'a na początku urozmaicić co nieco. Teraz pod wieczór, więc dajcie znać, czy wszystko jest ok, czy nie jest za głośno, czy wszystko słychać dobrze. Jaka muzyczka fajna na wejście. Siema wszyscy, witam serdecznie, witam. Kurde, muszę przywitać Kiełas, Christopher, Pan Górka, Zuzel86, Cezar JK, pierwszy modem, Agnieszka Bartel, siema, Błażej Nowak, witam, Skars, Cezar, Michał GTO, Marek Kowalski, Retro Wojtek, Zbyniu Huczko, Damian, Tomasino, witam, Skars, jeszcze raz Kiełas i jeszcze raz Adi Retro Fan i jeszcze raz Velon ASD, Just Player, Rafał klient, o kurde, ale was poprzybywało dzisiaj, teraz w tym momencie dajcie mi nadążyć nad tym wszystkim, co się w ogóle tutaj dzieje, bo widzicie, kadr jest troszeczkę zmieniony, a to wszystko przez wgląd na tą Amigę, która jest tutaj, bo chciałbym, żebyście tak z góry wszystko widzieli, co się będzie tutaj na tym stole teraz działo. Twój głos przesterowany lekko, mój głos przesterowany lekko, no to bym powiedział, że coś jest nie tak w takim razie. Super strzałka, witam Oliwru, witam, dobry. Przesterowany mój głos, ja nic nie ruszałem, więc mikrofon musi być w porządku. Najwyżej dajcie znać, to ściszymy muzyczkę troszkę, co nie? Witam Tomasz Szuchnik, maniaku, nie ma jak muzyczka na Amidze, idealna bajka. Gdzie moja miłość, Amiga tu i tam. Fajnie, że najczęściej wybierasz Amigę, idealne w moje gusta. No tak, no tak, wybieram Amigę najczęściej. Kanał dedykowany bardziej troszeczkę sprzętowi amigowemu, ale jednak też pokazuję tutaj dla odmiany inne sprzęty, zgadza się? No i musi tak właśnie w ten sposób wyglądać i też już mówiłem, że ten kanał zaczynam troszeczkę jakby, no, w innym tym. O, Michał GTO coś mi wysłał, to czekajcie, szybko zobaczę, co mi wysłał. O, proszę, jak się fajnie rozsiadł. Jest piwerko, jest kola, są ciastka, jest mój zjebany live na jego telewizorze. Bardzo fajnie, warka, strong, kurde. No to panie, siedzieć, obserwować w takim razie. Rozsiądź się pięknie. No i powinno być dobrze. Pistonusiek, witam, jest trzeci modem, pan Komodor. Marpil, witam, Oliver 100, witam. No i głos jest ok. No to jak głos jest ok i muzyka mnie nie zagłusza, no to znaczy, że chyba wszystko w porządku i nie musimy nic dotykać, co nie? Tak mi się wydaje. Witam JO, hej, 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 JO, hej, hej. Właściwie tak ci mogę chyba wołać, JO, nie? Bo to jest skrót pewnie od imienia i nazwiska. Pozwólcie panowie, że ja sobie telefon jednak przyciszę, bo wiem, że akurat zaraz będziecie mi pisać, jak mi moje live oglądacie, ale no nie chciałbym, żeby mi tutaj trochę zagłuszało, bo mi zależy też na przekazie dosyć fajnym, a potem oczywiście dopiero zobaczę wszystko, co mi tam pisaliście, co nie? Siema z rana, Marcel 7 z rana, może być z rana, dla mnie też to poranek, co i jak. Co wypier, co jesz, co kiełas, co wy tam z Cezar, Yogi Yeti, a dobra, to się przytulajcie, to ja się nie wtrącam w takim razie. Czekajcie, bo mi się tutaj czaju troszkę rozlało. Już szybko poprawiam. Dzisiaj widzicie, mam trochę inne czaju. Dzisiaj piję gorącą krew. Moja krew, moja. Ja dzisiaj mam, panowie, herbatę miętowa malina z dodatkiem syropu malinowego. Normalnie miodzio, mówię wam. Taki ciepły tymbark, bym powiedział. Taki ciepełkowy tymbark. Kto pije moje ulubione piwko, się pytam. A, Warka Strong, Michał GTO! Moja szkoła, rozpiłem wszystkich do moich live'ów. Żyć i obserwować potem. Tak, ASD, wstał rano i obejrzał Teleexpress. Tomasz Nowakowski, witam, taka trochę niechlujna koszula na streama. Panie, ta koszula, wiesz co oznacza ta koszula? To nie chodzi o to, że ona jest niechlujna. Panie, w tej koszuli to 10 lat temu prawie wystąpiłem. I ta koszula tak się widzom zapamiętała, że moje pierwsze filmy nagrywałem właśnie w tej koszuli. W tej. I chcąc, nie mogę znaleźć na świecie nigdzie repliki tej koszuli. Takiej samej. Także to już jest taka, można powiedzieć,
pseudowizytówka. Fakt, że trochę jest rozpruta, bo jest zmęczona życiem, ale w tej koszuli się pierwsze filmy nagrywało. Żeby do witania wszystkich wymienić z pół godziny minę. Mnie. Witam Roman. Witam Radek. Hejka. Ta muzyczka z Turikana robi mega robotę. No i przy okazji tam dostanę copyright strike'a, bo ta muzyka jest chroniona już prawami. Także dacie się zaskoczyć, co z tego będzie. I tyle. Witam Electrox. Ta koszula to strój wieczorowy. Można tak powiedzieć. Kultowa koszula Ciacho 30. No zgadza się. Tom Esz, witam, pozdrawiam retrofana, pozdrowienia, dzielnicowy, witam serdecznie, pamiętam koszulę, no wszyscy pamiętają, wszyscy widzowie starej daty pamiętają tego, tą szmatę, co mam na sobie, więc no za wszelką cenę musi przetrwać do końca istnienia tego kanału, tak bym powiedział. No także jest naprawdę ciekawie. MGR Karolina pozdrawia. No to pozdrawiamy Karolinę. Salut. Pozdrawiamy Karolinę. Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny siedzące obok swoich facetów. Podobno dzisiaj dzień faceta. Ani jedna mi nie wysłała żadnych kwiatów, no. A cały Facebook wczoraj był kwiatami zajebany. Oczywiście tylko w zdjęciach, co nie? Te sztuczne uśmiechy, sztuczne życzenia, no. A dzisiaj rzekomo dzień faceta. W co gramy Electrox? No zaraz sobie pogramy troszeczkę z dyskietek. Między innymi uruchomimy Spellfire The Sorcerer, gdzie Arcade Fan, no, jakby nie patrzeć jak robił live'a, troszkę się zaskoczył tym tytułem. Ale do grania przejdziemy sobie zaraz, panowie, bo to jest taki live, można powiedzieć, no pół techniczny, pół taki giercowy, tak? Bo chcę pokazać właśnie na tym live'ie, co ogólnie tutaj mam za sprzęta na stole. Co to jest za Amiga, skąd się wzięła i co i jak i w szczególe. Jedyny z grami, dobry wieczór. Marcin S, Marcin C, Piotrek Antczak, schudłeś, że się zmieściłeś w tą koszulę? No czy ja wiem, czy schudłem? No teraz jak jest nowy szef w firmie, no to na pewno schudłem. To bez wątpienia. Ale damy radę i nie jest tak źle. Pogadankowy. O, coś jakby w ten deseń, Marcin jest. Właśnie coś w ten deseń jakby. Czytamy komentarze. Norbinio, witam. Siemka, Norbinio. Ta koszula jest święta. Zgadza się. Normalnie żółwik, panie Górka. Tutaj, o, proszę do kamery, żółwik. Ten przysłowiowy. Właśnie mnie też żadna nic nie złożyła. No? My mamy o nich pamiętać, a one nie pamiętają o nas, no? I gdzie te rzekome równouprawnienie? Czy coś takiego? Nie. Ja żadnej nic nie wysłałem. Jednej tylko kaktusa wysłałem. I to wszystko. To odczytała, ale nic nie odpisała. No a co? A ty mi porzeczki będziesz wysyłała? To ja ci kaktusa nie mogę wysłać? Bierz kaktus, liczy się gest. Gest z nastawienia. Tyle. Bierz kaktusa, zasadź go w ogródku, podlewaj go, daj mu żyć, tak? Trosz się jako własnego koteczka w domu, którego masz. I tyle. Podlewaj tego kaktusa. Energik raz w święto bab wziął doniczkę i z tej doniczki jakieś liście wyrastały zielone i też podarował. I te wszystkie, tak nieładnie. No miał rację, tak? Liczy się gest, nie? Z gestami się nie dyskutuje, co? No i tyle. Gdzie są kwiaty dla nas? Nie ma, nic nie dostaliśmy. Agres dostaliśmy i gałęzie zerwane z suchych drzew. No, to wszystko. No. W dniu waszego święta życzymy wam wszystkim panom najlepszości. I wrzucają zdjęcia z pustymi tymi. Z pustymi, puste gałęzie bez liści. No, to nie, tak się bawić nie będziemy. Co? Ona udaje, że sobie selfie robi, że jest na polu, na spacerze, a tak naprawdę przy drzewie. O, że to drzewko jest szczęścia dla ciebie, nie? Ja tam nie narzekam, dzień faceta udany. No tak, no jak miałeś Johnny Walkera przy sobie, no to dzień udany. Witam Rafał. Nie, żadną gwiazdą nie jestem, z tym zwykłym wpierdalaczem chleba jak pozostali na tym, ale dziękuję za komplement. O. Ja pamiętałem o kobitach i one o mnie pamiętają. No to jak są wybrane, to na pewno pamiętają. MGR, kiedy planujesz ogrywać ponownie 30. misję Settlersów? Łohoho! Nie wiem, nie mam pojęcia, nie zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle jeszcze do Settlersów kiedyś wrócić.
Pamiętam, że skończyło się na drugiej, na piątej misji drugiej części. Nie wiem, czy jeszcze wrócimy w ogóle do serii Settlersów. Trzeba się zastanowić, co i jak. Starym kawalerem wolę być. Też wolę być, jest dobrze. Z doskoku od czasu do czasu i to wystarczy w zupełności. Siema, Olek. Myślałem, że wczoraj był Dzień Kobiet. Nie no, 8 marca. 8 marca był. I tak by to wyglądało. Retro Szef jest. O, witamy Retro Szefa. Ja dostałem czekoladki, ale od mamy. Zawsze coś. Zawsze coś, słuchaj. Jak od mamy, to chłopie, zaszczyt. I tyle. O, proszę ja was. Pudełeczko otwieramy. Dobrze, rozgadaliśmy się teraz, panie i panowie. Bardzo fajnie się gada, ale też mamy czas ograniczony, więc teraz przejdziemy sobie do konkretów, bo jesteście ciekaw w ogóle, o co tu chodzi, co to ma znaczyć, tak? A druga niby część w postaci live'a, a mówiłem się, Gier, że będzie filmik. Tak, mówiłem, że będzie filmik, ale też ze względów czasowych pokażę wam to po prostu w stylizacji live'a i tyle, bo wiem, że zawsze te live'y mają tam dosyć ciekawą liczbę wyświetleń, nawet jeżeli są już tam zapisane i co się ogólnie dzieje w tym temacie. Powiem tak. Dobry wieczór, ENX, witam. Mamy tutaj 500-kę. 500-kę zwykłą, niby bez szału, normalna Amiga, przeciętna, zwykła. Tą Amigę kupiłem na niemieckiej grupie facebookowej Amigowej. Gościu wystawił sprzęta za 70 euro. Do tego był jeszcze kartonik, zaraz sobie przejdziemy do tych szczegółów. Powiedział, że ta Amiga przeleżała mu w piwnicy parę lat, nic o niej więcej nie wiedział, nie uruchamiał tego i wystawił tak po prostu na strzała, na szybko. Za 70 euro, plus tam ewentualnie jeszcze wysyłka, czyli łącznie razem z wysyłką mnie tam wyszło 81 euro. Napisałem pierwszy, szybko mu tam na prywatną wiadomość, mówię, dawaj, biorę to. Mówię, dobra, no to elegancko. Cak, PayPal, dwa kliknięcia, szybko zapłacone. I poszło, tak? Kupiłem sprzęta. Wiedziałem, że będzie do remontu i brałem jako stan nieznany, nieuruchamiany. Okazuje się, że Amiga była sprawna, ale wymagała już wymiany stacji dyskietek. I co się ogólnie stało? Ten napis, logo, był na czarno. Jak widzieliście poprzedni odcinek, co się działo z kącika warsztatowego, no to nie będę już więcej wtajemniczał, po prostu będę odsyłał do kącika warsztatowego i tam sobie zobaczcie, co się ogólnie działo. Witam, Sinis, witam. Ogólnie obudowa pod spodem i na wierzchu dostała nową farbę. Amiga jest pomalowana. Wam się w kamerze wydaje, że to jest oryginalny kolor, ale to nie jest oryginalny kolor. Na tą obudowę przyszła właśnie farba bezbarwna, lakier bezbarwny i na lakier bezbarwny położyliśmy taki, można powiedzieć, budyń, tak? Jest to taki jakby kolor budynia, trochę bym powiedział. Na ten sam kolor została pomalowana myszka od góry i od spodu. O, tutaj te pokrętełko jest trochę takie bielsze od pozostałej obudowy, ale to taki tam szczegół. Jeszcze jest do tego zasilacz, który został w garażu, ale no nie chciało mi się go jeszcze tutaj przywozić. Jedynie co psuje efekt, to efekt psują te pożółknięte klawisze, które, no widzicie, wyglądają jak wyglądają, ale ogólnie tak. Obudowa odświeżona, pomalowana z tego względu, że jak tutaj czyściłem te logo, znaczy ściągając tą czarną farbę, no to niestety, ale rozpuszczalniki uszkodziły tą obudowę i ogólnie ABS jest bardzo wrażliwy, bo to jest materiał ABS, jeśli chodzi o obudowę Amigi. I rozpuszczalniki wszelkiego rodzaju niszczą tą obudowę i znikają te charakterystyczne takie kropeczki świecące się, które są w ogóle na tej obudowie, już nie ma to takiego fajnego efektu, jaki by się chciało mieć pierwotnie, tak? Więc summa summarum, skończyło się to właśnie na pomalowaniu i jest nowy lakier położony. Dobra. Lakier jest położony idealnie, nie ma nigdzie żadnego zacieku, wszystko ładnie się tutaj świeci, tak pod światłem, no niestety, ale na tej kamerze tutaj z góry tego nie zobaczycie, to jest niewykonalne. Te moje kamery są jakie są, ale ważne, że coś widać, cokolwiek. Witam Triput przy okazji. I właśnie, tak jak mówię, jest nowa farba. I na górze, na froncie i pod spodem. Pod spodem też jest pomalowane. Odsyłam jeszcze raz do odcinka, gdzie tam właśnie robiłem ten kącik warsztatowy. Dobrze, to teraz tak, Amiga jest rozkręcona. Zajrzymy sobie do środka, proszę ja was. Łatwo się to ściąga z tego względu, że już tutaj były ułamane te zaczepy, które, no właśnie, tą obudowę, ten front tutaj blokują, tak? I co chcę dalej powiedzieć? Tutaj jest ułamane w kancie,
w rogu. Tutaj jest taka, można powiedzieć, tyci wąska listewka ułamana. Niestety trochę ta obudowa się kruszy. Jeżeli ABS przeleży parę lat w piwnicy, nabierze, nasiąknie tego wilgoci, to potem to się kruszy jak papier, więc trzeba z tymi obudowami się no trochę delikatnie obchodzić, co nie? A to ta bestia, co malowałeś, ładna. Nie, bestia nie jest pomalowana. Bestia jest ładna i bestia ma już osobny domek. Czyli osobny box, bym powiedział, nie? Więc tak, co się ogólnie w tej Amidze zmieniło? No została przede wszystkim wyczyszczona. Dorzuciłem nowe rozszerzenie pamięci i trzeba było wymienić stację dyskietek. Mam tutaj Alpsa przerobionego z peceta. Ten Alps ogólnie fajnie sobie radzi z wczytywaniem, z formatowaniem, z nagrywaniem dyskietek 2HD, jakie wam pokażę tutaj w tym momencie. Załóżmy, że jest to dyskietka, no nie załóżmy, bo tak się nazywa, Media Range, coś takiego. I te dyskietki akurat bardzo, bardzo fajnie współgrają z Alpsami, więc jeżeli właśnie chcemy zostawić sobie Amigę klasyczną razem ze stacją dyskietek, no to dobrze jest się zaopatrzyć w jakąś przerobioną albo popytać gdzieś ktoś, kto przerabia jeszcze takie stacje dzisiaj i wstawić właśnie pecetową, bo oryginalny Hinion już niestety, ale nie przeżył. Czyściłem, rozkręcałem, próbowałem, dmuchałem, robiłem co innego, nieważne. I już ten Hinion niestety, ale nie wstał. Ogólnie to jest tak, rewizja jest 6A, jeśli chodzi o płytę główną, ale jeszcze na czerwonej diodzie. Czyli można powiedzieć taki początek troszeczkę już produkcji rewizji 6A, zacząwszy się od roku 88, tak? I trwający do 90. Dlatego Amigę mamy jeszcze na właśnie czerwonej diodzie. Czerwonej diodzie. Składam sprzęta z powrotem. Tego akurat ekranu metalowego nie będę tutaj odczepiał. Musicie mi uwierzyć na słowo, że płyta jest wyczyszczona i wszystko tutaj ładnie w niej gra, śmiga i jest dobrze, tak? Sorry, że tak dużo gadam, ale wolę wtajemniczać w szczegóły, ponieważ ta Amiga dostanie nowego właściciela. Być może tym właścicielem będzie ktoś z was tutaj obecny na live'ie. I tak, mówiłem właśnie też o myszce. Myszkę też pomalowałem na nowy kolor. Jest w tym samym kolorze co obudowa. Następnie, co chcę powiedzieć. Tą Amigę jak kupiłem, to ona przyjechała w tym oto oryginalnym opakowaniu. Zobaczcie, ładne, no dosyć już zmęczone życiem, oryginalne opakowanie. Ale to opakowanie, panie i panowie, ja zwracam uwagę na takie szczegóły, może nie każdy wie. Jest to box jeden z pierwszych wypustów, właśnie między innymi, w którym były sprzedawane rewizje piątki i rewizje trójki. Ten box jest kupiony w Media Markt. Jest jeszcze cena. I tutaj pieczątka właśnie. Media Markt 129. Podejrzewam, że chyba 129 marek, ale nie wydaje mi się, żeby nowy sprzęt 129 marek kosztował w Media Markcie. W każdym razie jest jeszcze nalepka na tym, że ten box jest właśnie z Media Markt. I tak czy inaczej, te pudełko nie należy do tej Amigi. Jest to składak i do tego pudełka, które oczywiście zostaje u mnie, będę chciał schować sobie swoją rewizję trójkę. Bo to jest akurat właśnie, to jest akurat boksik, który pasuje do rewizji trójki. Ten już nie, ta Amiga już nie, to już do tych późniejszych troszeczkę boksów, bo tutaj te wkładeczki papierowe, one idą tak na bok i jest przesunięty trochę uchwyt do łapania za tą rączkę, tak, jest przesunięte troszkę w prawo, więc ten boksik jest bardzo specyficzny i on należy do starszej daty Amig. Kolejne w zestawie, co były, to były książeczki, to mi sprzedający dorzucił książeczki, to te książeczki też zostawię, te książeczki dam akurat mojej rewizji trójce i rewizja trójka, którą mam z mechaniczną klawiaturą, trafi właśnie do tego opakowania, a ta Amiga pojedzie do nowego właściciela bez opakowania oryginalnego. Jedynie co będę chciał dorzucić właśnie w zestawie z tą jednostką, to będzie myszka i będzie zasilacz. Żadnego innego okablowania nie będzie. Tylko, tak jak mówię, trzy rzeczy. Amiga, rozszerzenie zostaje, myszka i zasilacz. Mm. 1290 prędzej, tak, Klimax, zgadza się, 1290, sorry, że się tak rozgadałem, ale musiałem kilka szczegółów bardzo ważnych poruszyć, więc no nie zwracałem specjalnie uwagi na czata. Future, witam serdecznie, Future, siemanko MGR i czaty, witam, Maciej Łyczkowski, witam serdecznie, a widzę, Maciej moją
mój portret pamięciowy, który rysowałem w Paincie, dalej trzyma na profilowym. No, ładnie, ładnie. Te lakierki ogólnie ładnie wyglądają. Powiem ci tak, Arcade Fan, wyglądałoby to jeszcze naprawdę dużo ładniej, gdyby te klawisze były wybielone, bo te klawisze tak naprawdę psują efekt. Ale słuchajcie, no tak jak mówię, no musiałem się poratować malowaniem tej obudowy i od razu zaznaczam, że wiem, że przez to pomalowanie wartość tej Amigi jest co nieco zaniżona, ale też tak nie musi być do końca, bo mam jeszcze inną alternatywę na to. Zaraz wam powiem jaką. Bo tu jest zamontowana stacja dyskietek, nie? Ona sobie bardzo fajnie, dobrze radzi, wszystko jest w porządku, ale tak jak mówię, mogę się też dogadać z nowym nabywcą, że wstawię tu po prostu goteka. Goteka przystosowanego pod obudowę i nie trzeba będzie obudowy modyfikować. Ale to jest kwestia do dogadania. Teraz wam pokażę, jak ta Amiga ogólnie działa. Zagramy z dyskietek fajnie sobie i będziemy dalej omawiać różne szczegóły ciekawe. I tak dalej. Mamy tutaj już przygotowanego joysticka, mamy myszkę przygotowaną. I to może, słuchajcie, ja w takim razie zmienię kadr. Tutaj już, o, muzykę już wyłączymy, bo żeśmy chyba już poruszyli najważniejsze szczegóły, ale jeszcze trzeba będzie poruszyć kilka innych. Ops, kurde, czekaj, to może tak, to usuń, o, i tą kamerę teraz tutaj, o, tak spróbuj w ten róg schować, o, mniej lub więcej tak. Okej, okay. Tutaj, żeby napis był widoczny live bez reklam, bo na moim live już reklamy nie będą uruchamiane, ale za to serdecznie dziękuję wszystkim donatorom, tak? Donajciki na PayPal, które wpadają. Paweł Wełnicki wpłacił dzisiaj 15 euro, bardzo serdecznie dziękuję, Paweł, za donajcik. Kto będzie szczęśliwym właścicielem tej Amigi? Jeszcze kiełas nie wiem. Nie będę nikogo na live'ie wyróżniał, do kogo ta Amiga będzie należeć, bo to by było trochę niesprawiedliwe. Jeżeli macie ochotę po prostu na tą Amigę, to piszcie do mnie prywatne wiadomości. Nie podaję też na publikę żadnej ceny. Możemy się dogadać publicznie. W każdym razie nie będę za to wołał jakichś miliardów, bo tak jak mówię, przez to pomalowanie, że Amiga ma nowy lakier, mimo że jest zbliżony do oryginału, no nadal to nie jest oryginał, tak? Ale tak jak mówię, to już była ostateczność, żeby tą obudowę w miarę jako tako uratować. Jeżeli bym się naprawdę uparł, słuchajcie, jeżeli bym się uparł, to obudowy można kupić zamienniki, są przezroczyste, są czarne, można sobie wybierać kolory i z tym, że to by znowu trochę długo potrwało, tak? Bo problem jest taki, że trzeba długo czekać, a to zamówienie musi mieć jakąś wartość i trzeba gdzieś się zgłosić, gdzie po prostu ludzie, którzy zamawiają obudowy do Amig, choć można też kupić pojedyncze jednostki, wchodzisz na eBay, zapłacisz 300 euro i dostaniesz nową obudowę, tak? Ale to się mija z celem trochę, dlatego tańszym kosztem było po prostu zrobienie tej Amigi, no, tak, w taki sposób, a nie inny, tak? Bo jak ja bym miał, mówię, 300 euro płacić za nową, zamiennik obudowę, no to tak jak mówię, mijałoby się to z celem, a tych 500 to już mam tyle, że już przestałem tego liczyć i jeszcze są trzy do złożenia. Dwie leżą w garażu, rozłożone na kawałki i tutaj leży jeszcze jedna w rogu na stole, która też jest do złożenia, która przyszła od Arcade Fana, tak? Bo żeśmy się za płyty główne zamienili. Konkurs mógłbym też zrobić, mimo że wiecie, zaraz mogą się tacy pojawić, że konkursy są nielegalne, ale od razu zaznaczam, nie w Niemcach, przestudiowałem wszystkie sobie przepisy związane na ten temat i tylko w Polsce jest taka wioska, że nie wolno robić konkursów. Na bazie komo są niesprawiedliwe, czy coś tam związane z hazardem, ble, ble, ble. No, w Niemcach nie ma takich rzeczy, więc po tej stronie ja sobie mogę robić konkursy. I tak samo pamiętam, jak ktoś mnie podjebał, jak podczas ciszy wyborczej coś tam żeśmy gadali o polityce. No i też prowokacja się nie udała, nie? Bo dzwonią do mnie psy potem. A to jak pan robił na terenie, nie na terenie Polski, a za granicą, no to nie było tematu. Ale już ktoś parę puścił. A jak? Także takie rzeczy się dzieją niestety w internetach.
Co chciałem powiedzieć? Retrograty, witam. Witam, Adam. Miałem 530 lat temu, ale zazdrościłem kumplowi, co miał 600, mniejszą, wydawała się lepsza. No 600 to jest taki, można powiedzieć, system podsumowywalny wszystkich Amig, nie? Dobrze, my sobie tutaj gadamy, a ja może uruchomię w końcu jakąś grę, to możemy dalej grać i gadać. O, coś takiego. Także uruchamiamy naszą 500. O, i tak wygląda system powitalny. Jest czerwona dioda, jak widzicie. Także mamy red ledzik, no i lecimy z wczytywaniem pierwszej gry na dzisiejszym live. Wczytywanie jest w porządku, nic się nie dzieje i możemy troszkę pograć i zrobić coś ciekawego. Siema, PioArt, witam serdecznie. Dobry, dobry. A 500 jedna z najlepszych Amig typowo do grania z dyskietek Goteka. No zgadza się, zgadza się. Dużo, dużo tytułów było też właśnie dedykowanych tylko dla 500. No ale mówię, no 1200 też ma swój klimat, tak? 1200 też ma swój klimat i będzie mieć już, dopóki będziemy chodzić po tym świecie, że to tak nazwę. Panowie, gra się nazywa Spellfire the Sorcerer, tylko czekajcie, ja jeszcze coś tutaj mi chyba brakuje, nie wiem czy... Dobra, chyba dobrze widać, nie jest tak źle, jakość kineskopowa, w porządku. Okej, to pogramy sobie troszkę chwilę, to jest taka fajna przygodówka. Kiedyś przez przypadek w ogóle tą grę miałem na dyskietce, nie pamiętam już od kogo. Ale wiem, że od kogoś była. Ja i potem dosyć często, gęsto się w to zagrywałem. I było fajnie. Agnieszce wyśli Diadon A600 najlepsza. Triput. Dobrze, słuchajcie, ja tutaj komentarze chcę. To znaczy, że między nami są zdrajcy. O, Rafał! Zdrajcy to mało powiedziane. Czekaj, ile już jakichś głupich rzeczy się działo. Nigdy nie wiesz, kto ogląda i tyle. A przez co to się dzieje? No przez za to, że żal dupę ściska i tyle. I co? Co ci mogę powiedzieć więcej? Takie już są internety. Wydawać by się mogło. A, pięknie, ładnie, fajnie, atmosfera fajna, ale... Siedzą i puszczają potem parę. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Okej. Okay. Zbieramy sobie monetki, a może przejdę tak z dwa poziomy, jakieś ciekawe, pokażę wam jak się ogólnie w to gra. Ten kocioł to jest ogólnie sklep, do tego sklepu można wchodzić, kupić sobie kilka broni ciekawych, ale tak się akurat składa, że mam za mało kasy, także pójdziemy troszkę postrzelać i pozbieramy więcej pieniądzów. O, nie tak to miało właśnie wyglądać. Tych, których ciężko rozwalić, no to oni dają więcej pieniędzy trochę. No i zadanie akurat w tej grze polega na tym, że musimy zbierać określoną liczbę takich oczu, bym powiedział. No i to pozwoli pójść do exitu potem, co nie? Dobra, zapauzujmy na chwilę. No, nie da się pauzy wcisnąć, myślałem, że się da, ale jednak nie. O, i najpierw trzeba właśnie skasować miny i teraz dopiero wziąć oczy. O, 52 bonusy, to może ja się cofnę do sklepu i kupimy sobie coś. O, już po życiu, dobra. Po śląsku to są ciule. Ciule, aha, to od razu mi się papież przypomniał. Jak papież, który to papa, jak chyba ten, o, chyba ten francuski, nie? Co wszedł na mównicy i mówił: witam was ciule. Witam was ciule. A ci mu klaskają, o jak fajnie i wszystko, i płaczą z radości. No a chciał powiedzieć czule, nie? Czule was witam. No ale witam was ciule. Jest fajnie. Niektórzy wyłapali te przejęzyczenie i od razu wiesz. Od razu chwila moment. Witam was ciule. Który to papa jak był? Chyba ten, chyba Benet XVI, nie? Coś mi się tak wydaje. Jakoś tak. O,
Mamy pierwszego bossa. A, tutaj ten to są... Słuchajcie, ta... Ten baniaczek tam, co stoi. To są te dodatkowe zapsy właśnie. No ale to... Zaraz będzie po nim. Opa. Dobra, przeszliśmy. Fajnie. No, świetna giera. No, gra się fajnie. Gra się fajnie. Tak, nawet Judasz sprzedał Jezusa. Ta, to Jezus mu to nawet powiedział. Judaszu, dzisiaj się mnie wyrzekniesz. Już to wiedział, zanim się to w ogóle stało. To był system przewidywalny, do którego zwykły śmiertelnik nie jest raczej zdolny. O, i mamy drugi poziom. Mam nadzieję, że zaraz sklep znajdę, bo dzięki sklepowi no, będzie można kupić fajne bronie ciekawe. Kurde, zapauzowałbym na chwilę. Dobra, to może w sklepie. Kasy trochę nazbieraliśmy. O. O! Właśnie, powinienem wziąć ten detonator min. Co to Amiga 500? Co to Amiga 500? Komp multimedialny, starej daty. Prawie 40-letni. Tej osy nie będę rozwalał, bo trochę to zajmie. A ja bym już się, panowie, wybrał. Uoo! No to teraz mnie skasowali. Zawsze mnie zastanawia, jak ludzie mogą grać tego typu joyami. Ja teraz grałem gier, dla mnie podstawa to joy ze spustem. Wiesz, gulasz, to zależy jeszcze, a tak przy okazji witam cię, retro gulasz. Nie wiem, chyba się nie przywitałem z tobą, sorki wielkie. Nadrabiam. No, nie wiem co mogę odpowiedzieć na ten komentarz. No, każdy ma jakieś widzimisię co do joyów, tak? Tutaj na przykład są też ludzie, którzy no nie wyobrażają sobie na Amidze grać na padzie na przykład, a było dużo różnych ciekawych padów, rozmaitych też pod Amigę, między innymi ze stajni Quickshota, Quickjoya też, ale ogólnie rzecz biorąc, no mówię, to są gusta guściki co do joysticków, tak? Na przykład... Kiedyś jak zaprezentowałem Skorpiona, do Skorpiona bym sobie bardzo chętnie wrócił, tak przy okazji, no to 80% komentujących powiedziało wprost, że ja sobie nie wyobrażam grać na Skorpionie. To jest najbardziej pomyłkowy joystick, jaki w ogóle mógł Matt wyprodukować. No ale wydaje mi się, że jednak Matt zrobił też coś fajnego, tak? Ten bumerang też nie był taki zły do końca, jakby się mogło wydawać. Okej. Dzięki tej bombce udało się tego przeciwnika szybko załatwić. MGR, napisałem ci pryf, jak coś to odpisz po live. Dobra, nie ma sprawy. Radek75, witam serdecznie, witam. Jak tam pogoda, MGR? A fajnie cieplutko dzisiaj było. Pochmurno, ale ciepło. Z 12 stopni gdzieś. Tak na moje oko. Także dzisiaj było fajnie. Zobaczcie, panowie, żeby przejść ten poziom, to trzeba się przesunąć tutaj, o, jeszcze kawałek, o, i dopiero wziąć teraz detonator, żeby było na ekranie widać, że wszystkie miny żeśmy zdetonowali. No, bo będzie problem, żeby to przejść. Tych osów nie rozwalam, bo to długo trwa i zapery to kosztuje dużo. O. W końcu bym, kurde, wybrał się do jakiegoś sklepu. Jest sklep, jest. O, przed sklepem 140 zł miałem, kurde. Gamer Rover. No ale dobra, do trzech poziomów udało się dojść, nie? Więc tak, resetujemy Amigę i jeszcze coś możemy uruchomić w celach testowych. Nie ma najmniejszego problemu, jak chcecie. Co tutaj mogę pokazać? Słuchajcie, co mogę pokazać? Nie wiem, czy się Workbench uruchomi, żeby pokazać, że pamięć jest wykrywalna.
Panowie, bardzo ważna kwestia teraz. No, już wam mówię. Miałem to poruszyć na początku, ale tak się rozgadałem trochę i jest jak jest. Nie pójdzie. Nie pójdzie. No, zobaczmy, co tutaj jeszcze mam ciekawego. Co by można było uruchomić. A może myszkę przetestujemy. Pokażę wam granie na myszce. Battle Squadron. Czemu by nie? Akurat w Battle Squadron lubię grać na myszce, no bo na myszce jest jakoś tak lepiej, bym powiedział. O, zwłaszcza, że miejsca mamy tutaj dosyć dużo na tej podkładeczce, więc jest fajnie. Ta gra podobna do Risky Woods. No, można tak przyrównać. No, Diana Sisters na najniższych detalach. Stacyjka zgrzyta. Ten Joy, co ma MGR, to dość precyzyjny Competition Pro, chociaż lepsze do grania garnka według mnie to Quick Joy 2 Turbo. Tak, to jest taki już trochę bardziej uniwersalny, ale gumiak jest jeszcze lepszy. Roman, od tego, od mikrostyku, nie? A ten, który tutaj grałem, on był jeszcze przed Competition Pro. To jest Joystick Turbo. Mam tutaj, bo on był w dwóch wydaniach. Ten. Dwie stajnie wydawały tego Joya akurat. Ja mam właśnie te pudełka od tych obu stajni. Dobra, więc teraz tak. Zrobimy sobie, że F1 będzie grał na myszce. O, mam nadzieję, że chyba dobrze ustawiłem. Bo z tego względu, że kombosy fajnie się robi prawym klawiszem myszy. A na joysticku trzeba zrobić całe półkole. Czekaj, o, coś chyba źle ustawiłem. No, ta myszka tak... Coś tak średnio widzę działa. Ojej. Coś jest nie tak z tą myszką. Chyba, że na tej podkładce sobie nie radzi. Czekajcie, o. Może tu będzie lepiej trochę. W ogóle jakieś artefakty tutaj wyskakują. Patrzcie, te statki w ogóle pływają pod tym. Coś schrzaniona wersja jest tego Battle Squadron. Ojej, to nie przetestujemy. Dobra, to może spróbuję coś innego na myszkę uruchomić. Żeby ją jakby nie patrzeć, przetestować i pokazać, że jest sprawne. Może coś tutaj będę miał na myszkę. Dajcie mi chwilę, się rozejrzę. O, Arkanoid jest na myszkę. Możemy włączyć Arkanoid. Ta nuta w menu wymiata. No, nuta daje radę. Battle Squadron to było przecież jedna z pierwszych gier, jakie na Amidze uruchomiłem. I po soku, kurde. Możesz trochę muzykę ściszyć. Dobra, nie ma sprawy. Przyciszymy. Mam kanonek, folderek, mam, ale by trzeba było DF1 podłączyć. No, zobaczymy, jak będzie działać właśnie na tym. 87 rok, Arkanoid. Kurde, jak mi się ten obrazek podoba. Nie wiem, co ja tutaj w tym obrazku takiego zajebistego widzę, ale podoba mi się bardzo. Czekajcie, muszę to chyba tak przesunąć trochę. Fajny jest ten obrazek, taki komiczny. MGR, mam dalej tą dyskietkę z tą grą od ciebie. Aha. Świetlik 25 Arkadiusz. Witam MGR wszystkich. Amigi 500 nie miałem, starszy brat miał, ale zakupiłem Amigę 1200. Czekajcie, to chyba było to z boksem. Jutro kurier będzie, już się nie mogę doczekać. No to nie mów kurierowi, że to Amiga. Zwłaszcza mi, nie? Mi nie mówcie, że coś zamawiacie. Czasami paczuszka spadnie. A, tutaj możemy poziomy wybierać, dobra. Dobra, pierwszy weźmy. Zobaczmy, jak myszka działa. O, tu działa sprawnie. Czyli coś nie tak było z tym. Lekkie lagowanie niestety. Coś było nie tak z tym Battle Squadronem. O, strzelanko też działa fajnie. O, kalimba deputa. Za szybko coś ta myszka, ta kulka lata.
No tutaj raczej trzeba skupienia dobrego, jeśli chodzi o Arkanoida. No, mam długiego. Długim zdziałam więcej. A mysz, mysza w porządku. Mysza w porządku. Właśnie, jaką kwestię chciałem poruszyć, widzicie, bo znowu wątek zgubiłem na chwilę. Panie, panowie, ja tą Amigę razem z zasilaczem oraz myszką mogę zamienić na ładny zestaw w boksie IQ502, czyli Pegasus tak zwany, lub MT77DX, to też jest Pegasus z naszego polskiego rynku. Jeżeli ktoś ma taki zestaw zadbany, najlepiej jakby osobno był dołączony zaper, no to już w ogóle by była kalimba de puta i samba de luma. No to możemy coś dogadać. Także wymiana na jakieś ciekawe Pegasusy, ale zadbane chcę. Chcę zadbane, nie chcę śmietników. Ładne w jakichś boksikach, nie? Bo taką ostatnio mam tendencję do właśnie wymiany tych wymiany sprzętów na różne ciekawe Pegasusy. No i tak ogólnie się dzieje, co nie? Tak. Tak samo Cezary jak Józef Zych powiedział, nie? Publicznie w Sejmie. No wiecie, nie po raz pierwszy staje mi, nie? Przychodzi mi stawać przed izbą. I co chciałem powiedzieć? Widzisz? Zgubiłem wątek przez chwilę. Tak czułem. Podobno niedługa, grubsza, lepsza paletka. No zależy, nie? Zależy od punktu widzenia. Czasem przyjadą cegły zamiast Amigi. No. Da Didon, witam przy okazji. I to wielka firma. Na pewno. A, patrzcie, jak dyskietki szybko wylatują. Chwila, moment. Dobra, nie będę teraz może prezentował, ale w każdym razie rozszerzenie na pewno działa. Możemy rozszerzenie przetestować, na przykład uruchamiając Traps and Treasures. Chociażby, bo ta gra bez rozszerzenia się nie uruchomi, więc już polecimy z tym tematem. Za moment. Diana Sisters na najniższych detalach. Nie, czekajcie, mam X-Copy. Mam X-Copy, ale było w tym, było w innym miejscu w pudełku. A Sega Game Gear w boksie, ale musi być po wymianie kondensatorów. No bo kurde. No bo kurde. X-Copy Professional. Piszcie po prostu, jakie sprzęty byście mieli na zamianę, wysyłajcie mi zdjęcia i będę czekał maksymalnie środa-czwartek. Środa-czwartek możemy się za coś zamienić, bo wolę zamianę niż spieniężenie tej Amigi. Spieniężyć, dobrze powiedziałem? No, tylko mówię, jeśli chodzi o zamianę, no to cena wartości sprzętu, no to załóżmy 150 euro, nie? Gdzieś w tych granicach. Jeżeli macie coś fajnego, to ja mogę oddać Amigę, mogę coś dopłacić. No, także rozmawiajmy i może coś fajnego z tego zrobimy, nie? Tak jak mówię, nie podaję nic na publikę, żadnej ceny, ani nic, ani nikomu tutaj nie mówię na czacie, kto ten sprzęt będzie miał, po prostu zgłaszajcie się. Zgłaszajcie się, w miarę możliwości będę odpisywał, bo nie zawsze, niestety, nie dostaję powiadomień, jak ktoś coś do mnie pisze, albo się Facebook coś chrzani, albo nie mam pojęcia, o co chodzi. Ostatnio coś się też zjebało i nie mogłem na Messenger w ogóle wejść. No i takie jakieś tam dziwne rzeczy się dzieją w tym Facebooku, co nie? To co, szybka runda, zagramy w X-Copy? Zagrajmy w X-Copy i zobaczmy, panowie, czy tutaj mam workbencha bodajże 1-2. No, zobaczmy, czy w ogóle będzie ten... Opa! Tutaj mam izopropanol, ale nie będę tego robił, nie, chociaż nie, ta dyskietka jest tego, bo stacja jest sprawna, to ja nie chcę tej stacji męczyć, to nie będę jednak się bawił w X-Copiera. Nie będę grał w nic raczej. Pogra, oceni i odeślę. O! Dlatego mówię, ja chcę z tymi po prostu z takimi konkretami samimi rozmawiać, nie? A tacy, którzy sami maruderzy tylko albo to, bo tamto, albo to, bo tamto, mówię, no to nie, stary, no to już nie trać czasu, to już nie mamy o czym rozmawiać, bo tak jak mówię, to szkoda nerwów wtedy, co nie? Co i jak. Myślę, że jeszcze coś mogę uruchomić, panowie, panie i panowie, panowie. Zobaczmy, co ja tu w ogóle mam na tych dyskietkach. O, Badzi Boja dawno nie grałem. Możemy Badzi Boja uruchomić. Mam Niki dwójkę,
i Niki Boom też. No, coś tu fajnego jest. Ja mam kota, ale za chuja pana go nie zamienię na Amigę. Retro PC na Amigę. No możecie tutaj pisać różne propozycje, ale to ja bym wolał jednak po prywacie. Po prywacie. Także piszcie, jeżeli ktoś ma IQ 502 ładnego w boksie, cały zestaw, bardzo chętnie, może być MT77DX. No także coś w ten deseń, nie? Do 21 daleko. Jest X-Copy, patrzymy na kropki. O, dzisiaj nie będę tej stacji męczył, bo stacja jest naprawdę w dobrym stanie. Jest przerobiona z PC. No i potrafi sobie radzić fajnie z wczytywaniem. W Niki 2 to grałem jak miałem 15 lat. Możemy włączyć potem. Po tym Budgie Boye. Nie posiedzimy panowie długo dzisiaj. Maksymalnie półtorej godziny. Co i jak, bo chciałem tylko właściwie pokazać no finał tej Amigi, która tu jest, nie? Tak można powiedzieć, dlatego tego live'a nazwałem część jako druga, tak? O. Budgie Boye jest fajny i na Amigę, i na Atari ST. Właśnie, musimy panowie wrócić do mojego Atari ST. Nie mogę zapominać, kurde, o fajnym tym. O fajnym sprzęcie. O i też te Atari ST bym sobie bardzo chętnie rozbudował, nie? Musimy zobaczyć w ogóle co tam, czy jest jakiś fajny, ciekawy soft na Atari ST. To by można było coś fajnego ponagrywać, zrobić. No i Atari ST, fajna zabawka. Będziemy też powoli iść już w tym kierunku atarowym, bo z pierwotnego punktu widzenia jestem atarowcem, nie amigowcem. Tak niestety wyszło. I też będę się tak utożsamiał, nie? Pod względem retro hobbim. MGR pewnie by chętnie zamienił się na Atari 65X. Też fajny sprzęcik, Atari 65X. Raz tylko w ciągu całej kariery na moim kanale miałem przez krótki czas Atari 65X. Ale nic mi się na tym uruchomić nie udało. No, Atari 65X to teraz panie w cenie, to wiesz, to nie ma bata na to, nie? Ale muszę to powiedzieć, słuchajcie panie i panowie, wiem, że już niektórzy się nakręcają, ale pamiętajcie i miejcie cały czas jedno na względzie, że ta Amiga jest pomalowana i wygląda jak wygląda, kamera wam nie pokazuje tego tak naprawdę, co widać gołym okiem. Dopiero jak ten sprzęt będzie u ciebie, rozpakujesz, to tak jak mówię, nie przyjmuję zwrotów, jak to tradycyjnie się pisze na różnych właśnie aukcjach, tak? Bierzesz po prostu tak jak leży, wszystko działa. No jest w porządeczku, co nie? Bo tak jak mówię, jak będą jacyś maruderzy, no to już mają pecha i tyle. Ja też zacząłem od Atari. No i dlatego mówię, no Atari jest te. Myślę o ten, gram na Amidze, ale myślę o Atari jest te, nie? Jeszcze trzy okrążenia. A nie, to trzeba było te flagi zbierać. Dobra. MGR, a ty nie miałeś przypadkiem Atari 800? Miałem Atari 800? Miałem kiedyś, przez krótki czas. To pamiętam, że wyremontowałem, bo była w strasznie złym stanie. I pamiętam, był taki kanał, chyba jeszcze jest. Retro Strefa. Dobrze pamiętam? Retro Strefa mi chyba wysłał tą Atari 800. Piłeczki nie odbiłem. Pamiętam, oni dostali od kogoś właśnie te Atari. No i żeśmy się tak fajnie dogadali, że ja te Atari sobie po prostu odnowię. I pamiętam, odnawiałem wtedy to Atari. No fajnie się akurat to robiło. Ale tam udało mi się te Atari tylko maksymalnie do menu głównego przetestować.
No i miałem wtedy wenę i postawiłem tą matarynkę na nogi. Ale pamiętam, że chyba się zamieniłem z kimś wtedy za coś. A już nie pamiętam, bo tak naprawdę setki kilogramów sprzętu się przewinęło przez ten mój kanał. Nie jestem w stanie po prostu zapamiętać, co kiedy było, nie? Jedynie na starych nagraniach, jak zobaczę, aha, faktycznie takie coś było, bo widzę po nagraniu, tak, na moim kanale sprzed paru lat, że faktycznie taki i taki sprzęt był. No i coś tam się kiedyś działo z tego. Ale tak to teraz nie powiem. Gdzie, z kim, jak i za co, bo nie pamiętam po prostu i nie zapisuję też takich rzeczy. Nie mam pojęcia, kto co ode mnie ma do dzisiaj. Nie wiem, po prostu nie wiem. Na ST wyszły też dopałki. No są dopałki na ST, są. Myślę, że sobie jakiś też zamiennik fajny kupimy. I rozbudujemy sobie fajnie. Ua! Atari ST. Kurde, coraz bardziej zryte te okrążenia. No i tak jak mówię, jeżeli ktoś chce, słuchajcie, właśnie, zaraz jeszcze pokażę, o co chodzi. Tylko skończymy ten poziom do końca. Jedź. Jest piłeczka, pięknie. No, czekam na ST. Będzie Atari ST, będzie. Coś mi się tak nawet widzi, że chyba w kolejną niedzielę sobie uruchomimy Atari ST. No i coś myślę, że w tym temacie ruszy. Będziemy się troszeczkę bawić na Atari już. I będzie fajnie. No tutaj przeskoczyć to między tymi paletami, to tak średnio bym trochę powiedział. Ale bardzo, bardzo fajna gierka. Budgie Boy. No, to było piękne tak przejechać tutaj teraz. No to. Ale Atarkę ST masz jeszcze? Tak, Arcade Fan, jak najbardziej mam to. Atari ma u mnie dożywocie, bo kupić teraz Atari ST? Chłopie, to jest kurde. Jak ja patrzę, jakie ceny są na eBayu. O, koniec czasu. Jak patrzę, jakie są ceny na eBayu za Atari ST, no to wiesz, klękaj Panie Boże, nie? Między tak 200, nie no, 200 nie, ale tak około 300-400 euro trzeba dać za samego Golasa, więc Atari STE, przepraszam, nie ST, tylko STE. Czyli z możliwością rozbudowania do 4 mega nawet to Atari, także nie, ten sprzęt ma u mnie dożywocie. MGR masz Ultra Satana? Nie mam właśnie, Maciej, nie mam. Ale planuję też do tego ST wrzucić właśnie TOSA 204, wrzucić kości, pozamawiać wszystko sobie fajnie. No i już coś tam fajnego będzie się działo, tak? Jak już będą takie zabaweczki. Tylko ja zaczynałam od PlayStation 1, Commodorka miał mój brat. No, na PSX-a też możemy zrobić coś, bo już mam ochotę też coś PSX-a podłączyć, PS2. No, kiedyś marzył mi się Falcon. A Falcon jest poza zasięgiem właściwie. Sam do dostania, ale to wiesz, to szykuj tak 2-3 tysiące euro, nie, na takiego Falcona. Jak to sobie od czasu do czasu wejdę na eBay, coś tam pooglądam z tych Atari, to też już cenowo, o Jezus. Rosa 206 chyba. No 206, tak, 204 to nie, 206 chyba, tak, to chyba miałem na myśli. Tak, Atari da się rozszerzyć jak najbardziej. Atari STE możesz rozszerzyć do 4 mega. Już jest ciekawie, nie? Zewnętrzny dysk podłączyć. Także jest co inwestować, nie? Jeśli chodzi o STE. No i ten sprzęt ma akurat u mnie dożywocie. Dobrze, panowie, panie, słuchajcie. Jeszcze jeden temat techniczny. Zobaczcie, jak dyskietki wyskakują. Patrzcie na to. Także stacja dobrze wyregulowana. Tak bym powiedział. Zrobimy tak, zrobimy obraz taki, że to będzie wyglądać o mniej więcej tak.
swoją facjatę, nie wiem, gdzieś tutaj muszę przesunąć, żeby wam to nie przeszkadzało za bardzo. O, może w taki sposób? Może być, chyba może być, dobra. Taki trochę myszunk na tym ekranie. Wyłączymy sobie Amigę na chwilę i pokażę wam, panowie, kolejny sprzęt, który jest do ogarnięcia. Tylko nie chciałbym kłaść na tą obudowę, żeby jej nie porysować. Fajnie by było to odczepić. I chyba tak zrobimy. Odczepię z prądu całkowicie wszystko. I ściągnę tą jednostkę na dół. Ten kubek też, nie wiem, postawię gdzieś tutaj. O, na chwilę. Już troszkę miejsca zrobić. Te dyskietki stąd zabiorę. O. Także tak jak mówię, panie i panowie, zamiana przy wartości tak 150 euro, nie? Na tyle wyceniam tą Amigę razem z myszką i z zasilaczem. Bo tak jak mówię, sprzęt jest gotowy do grania, ale resztę sprzętu, no to musicie się już zaopatrzyć, nie? A myszki są drogie w porównaniu do joysticków. Joysticki są wszędzie, więc joysticki dostaniecie bez najmniejszego problemu. Dobrze. Teraz tak, to sobie odstawimy tutaj. Tą Amigę kładziemy. A, jeszcze pokażę wam, słuchajcie, spód. No i zobaczcie sobie, nie wiem, czy takie zobaczycie odbicia jakieś na tej obudowie. No, będzie ciężko, ale w każdym razie lakier jest ładnie położony. Nie ma nigdzie ani jednego zacieku. O. I spód też jest pomalowany. Żeby to było po prostu wszystko ładnie skomponowane w kolor, zwłaszcza patrząc tutaj od boku, tak? Dobra, ja to może gdzieś tak delikatnie odłożę. Słuchajcie, żeby mi to się nie przewróciło. O, na ziemię. Okay. Fajnie, elegancko sobie leży. Ja to jeszcze oczywiście skręcę, co nie? Zanim to trafi w karton i pojedzie do wysyłki. Ale tutaj, panowie i panie, mamy kolejną jednostkę do ogarnięcia. Jeszcze dwie Amigi są w garażu, nie? Więc dajcie mi już spokój. Ja już nie kupuję. Już nie kupuję żadnych 500-ek, bo to się zrobił chaos w tym momencie. No, niby pięknie, ładnie, retro sprzęt, ale jak to się mówi, zawal się, a pokaż się, nie? Czy coś takiego. Mam dwie myszki i jedną chętnie mogę wymienić na coś ciekawego do A500. No widzisz, Cichy, może ktoś się do ciebie odezwie. A, Cichy, no i tam z Kaśką, nie? Sobie przemyślcie sprawę tego goteka. Ja wam tutaj pokażę właśnie, jak jesteście już na tym live'ie. To nigdzie nie odchodźcie. To wam pokażę, jak ten gotek wygląda, tylko może jeszcze ten, może jeszcze, o, zminimalizuję swój ryj. Albo przesuń się tutaj, o, tutaj się wróg przesuń i tyle. O, i tu się przesuń i zamknij mordę. Dobra, więc tak. No, zobaczcie, panowie, co tu się dzieje. Wytłumaczę wam temat pewnej jednostki amigowej, która też tutaj mnie spotkała przez jakiś czas temu. Tutaj mamy rewizję piątkę. Rewizja piątka, wiemy, że jest to już Amiga z czerwoną diodą i z Agnusem 8371, starej daty Agnus. I skąd ta płyta główna w ogóle tutaj jest? Ile ty jeszcze masz tamtych Amig? Arcade Fan, słuchaj, ja ci powiem tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć? Nie, czekaj, pięć, dobrze, sześć. Sześć boksów mam po Amidze 500. I w każdym boksie są po dwie Amigi. Ja nie mam miejsca, gdzie tych Amig już kłaść, żeby były ładnie zapakowane, naprawdę. Dlatego pozbywam się tej jednostki, którą tutaj wam pokazałem, ta co jest, o, tutaj widać kawałek na ziemi, bo chciałbym po prostu, żeby to trafiło w dobre już ręce. To co ja mam, to moje ambicje już są zaspokojone, ja już nie potrzebuję nic więcej zbierać, jedynie tak jak mówię, jeżeli będę jakieś okazje widział, to wezmę, wysprzątam i z kimś się po prostu wymienię na coś. O, to tak też może być. Tak można też zrobić, bo ja muszę jeszcze kolejne regały kombinować na to, żeby sobie poukładać troszkę sprzętów, tak? No niestety, no taka zajawka i czasami jest tak, że jak masz słaby dzień, no to po prostu
coś po prostu sobie kupisz, tak? Albo tak, albo nie. O, zobaczcie. Jak cichy jest jeszcze z Kaśką, to zobaczcie. Tak wygląda gotek przystosowany do Amigi 500. Takie coś byście musieli sobie sprawić. Wyświetlacz, chcąc nie chcąc, trzeba będzie tutaj przez otwór stacji dyskietek spoglądać. No i paluszkami tutaj, o, w tym miejscu pykać na to, żeby ADF-y przełączać. Przełączać. I taki gotek z taką podstawką, no to na eBayu średnio około 50 euro. Ale też jeszcze nie tak od razu, bo jeżeli takiego goteka się zaopatrzycie, to musicie z chiniona wyciągnąć przede wszystkim dystansę. Ja tutaj sobie tak przerobiłem, że te dystanse trzeba na chama wkręcić tutaj w te otwory, co są na narożnikach. I wtedy będziesz mógł goteka położyć i od spodu przykręcić, tak żeby no... żeby nie latał ci po całej Amidze, tak? To jest najważniejsze. I te dystanse trzeba będzie z chiniona zabrać. Ja tutaj mówię, tak sobie przerobiłem, że jeden dystans mi wystarczy, jedna śrubka regulująca tutaj na tym uchwycie też mi w zupełności wystarczy. No bo to jest ogólnie, no to jest bardzo delikatne, nie? Delikatne, przepraszam, lekkie. Więc to nie trzeba nie wiadomo jak mocować, ale dobrze by było chociaż przerobić na jeden dystans w tych podstawkach. Nie wiem, producent, nie wiem, czy to chyba przewidział coś takiego, czy co, nie wiem, ale najprawdopodobniej wychodzili z założenia, że nie wiem, chyba użytkownik sobie jakoś sam dziwnie poradzi i sobie śrubki tutaj przerzuci tak, żeby od tej strony trzymać właśnie w ten sposób goteka, nie? No i taka podstawka z gotekiem potrafi kosztować około 50 euro, więc uważam, że cena jest znośna i dobrze, że znaleźli takie zdupcone rozwiązania, bo tak jak mówię, kupowanie standardowego goteka powoduje to, że ludzie właśnie niszczyli obudowy, kroili je, przewiercali, robili różne jakieś tutaj dziwaczne rzeczy, a z taką podstawką jest już no znacznie lepsze rozwiązanie. I ja tego goteka, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tą Amigą, którą tu prezentowałem, to słuchajcie, możemy się dogadać tak, że ja wstawię tego goteka do tej pomalowanej tu Amigi, a wyciągnę standardową stację. To już będzie zależało od widzimisię nowego właściciela, czy chce goteka i w pendrive'a i w resztę rzeczy będzie już musiał się sam zaopatrzyć. I tyle, ale goteka mogę dorzucić i możemy wymienić. Albo zostanie standardowa stacja, taśmę sygnałową oczywiście z zasilaniem dorzucę, to już i tak fajnie tego goteka umiejscowię, że tylko będziesz mógł podłączać pendrive'a i się dalej już resztę samemu bawić, nie? Oprogramowanie i ADF-y to sobie już sam zmajstrujesz i skombinujesz. Ha, mnie obchodzi jak. Katarzyna Makowska, cichy to popsuje. No, tak właśnie bym to widział, Kaśka, wiesz, że cichy to popsuje. No to wiesz, co trzeba robić, jak on to popsuje. MG Rany MGR ma 12 Amig 500, a ja nawet jednej nie mogę znaleźć do mojej kolekcji. Przepraszam, 13. To jest 13, nie, przepraszam, ile? No tak, tu by się zgadzało, po dwie w boksach. Dwie są rozłożone w kawałkach jeszcze w garażu i tutaj jest kolejna, czyli ile jest? 15. Mam dosyć, słuchajcie, mam ewidentnie dosyć, muszę... Nie mogę dać się zwariować, nie? Ja to tylko biorę z tego względu, żeby to nie trafiło w niepowołane ręce, bo ktoś jeszcze może dobić ten sprzęt, tak? A u mnie to będzie miało takie można powiedzieć, ostatnią deskę ratunku, taką szalupę, tak? A potem ja to komuś mogę wysłać w zamian za wymianę coś, co ja bym chciał do kolekcji mieć, co nie? Tak też się można dogadywać właśnie w taki sposób. No i tak wygląda właśnie zabawa w ten retro sprzęt czasami. Chcąc, nie chcąc, nie? A tą płytę główną między innymi ogarniał właśnie Arcade One. Bo wiecie skąd jest ta płyta główna? Ponad rok temu nagrałem taki odcinek, w którym to opowiadałem i pokazywałem pewną Amigę, która chyba była przez walec przejechana, czy tir po tym przejechał, czy traktor, to ciężko stwierdzić teraz, co po tej Amidze przejechało. I ponad rok temu pokazywałem tą Amigę na moim kanale. Potem ten projekt, jak to się mówi, porzuciłem, zostawiłem tą Amigę w kawałkach na półce w garażu. Potem coś się z Arcade Fanem dogadałem, że ta płyta trafi do niego. A mówię, no dobra, no to chcesz, to ci tą płytę mogę
sprzedać za tyle i za tyle, ale od razu mówię, że nie wiem, czy działa. No i Arcade Fan porobił tutaj między innymi troszeczkę właśnie ogarnięć. Między innymi jeden kondensator jest wymieniony, bo widzicie, jeden jest brązowy, drugi jest jeszcze oryginalny. Co tu jeszcze było nie tak? Coś tu jeszcze było nie tak, no w każdym razie ta płyta była wyfalowana. Wyfalowana, ale w każdym razie działa. I jest w poziądalu. Ha, no to ja kiedyś miałem pomysł, żeby większy wyświetlacz do Goteka i na przodu na obudowie umieścić do A1200. Nie jest takie głupie. Jak robisz Amigę pod siebie, no to wiesz, co ci zależy. Jedna z moich A500 posiada półmechaniczną klawiaturę, wersja Red LED z dwoma foliami. Za cholerę nie idzie do niej klawiszy kupić. Ma ktoś jakiś namiar? Ja wiem, Retrogulasz, co to są za klawisze. Ja wiem, co to jest za klawiatura półmechaniczna. No nie. Słuchaj, żeby cię nie skłamać, ja prawie 2 lata szukałem klawiatury mechanicznej do mojej rewizji trójki. A to jest system nierozkręcalny tej klawiatury. Jeżeli chcesz tą klawiaturę mechaniczną rozłożyć na kawałki, stary, to musisz rozlutować wszystko. Wszystko. Zobacz, zrobili takie rozwiązanie w późniejszych klawiaturach, że tutaj odkręcasz te wszystkie śrubki i masz tą folię na zewnątrz, tą folię przewodzącą do klawiszy, tak? Fajne jest to, że te folie można kupić zamienniki dzisiaj nowe. To też jest fajna sprawa i nie trzeba się bawić w jakieś tam majsterkowanie, ale w starych pierwszych klawiaturach to każdy klawisz jest jakby podstawka klawisza jest przylutowana fest do płyty głównej. O, to tak coś takiego właśnie, ja wam to pokazywałem zresztą, jak oglądaliście tamten odcinek. Żeby te klawisze wyciągnąć, te podstawki, to by trzeba było rozlutować każdy dings, który jest w tej dużej płycie głównej. No, także jak rewizja trójka się zdupcy, to może być system nieodwracalny, bo tam też idą ekstra ścieżki, więc nawet jeżeli byś to wszystko rozlutował, no to lepiej, żeby ci się ręka nie powinęła, nie? Bo już potem może jakiś klawisz nie kontaktować i może być problem. Przecież jest tego dużo. No właśnie nie, Tomasino, nie. Są specyficzne. To jest klawiatura zwykła do Amigi 500. Tego jest pełno. To kupisz wszędzie. Tych klawiatur. Nawet zamienne klawisze kupisz. To już z tym problemu nie ma najmniejszego. Ale z pierwszych Amig, z rewizji właśnie trójek i późniejszych piątek początkowych, gdzie są klawiatury też półmechaniczne, no to nie. O nie. No było pięknie, ale tak pięknie już nie jest. Chcąc, nie chcąc, siłą rzeczy. A jednak dostałeś dobrą klawiaturę rewizję 3. No tak prawie bym powiedział tripod, ale jeszcze jednego klawisza mi brakuje, bo tutaj jest tabulator zamiast shifta. Grać i obserwować i tyle. Ja tam linium tego nie pomalujesz. Co nie pomalujesz? Wszystko pomalujesz. Co, Polak czegoś nie pomaluje? Daj spokój, panie. My to jesteśmy do wszystkiego zdolni. No, tyle. Przecież zdrutowałem dyskietkę i działa. Oryginalne Settlersy. Wyciągasz nośnik z dyskietki, wkładasz do drugiego i działa. Przy okazji możesz w X-Copy zagrać. I tyle. Mnie to strasznie wkurwia, jak patrzę na ceny retro sprzętów. Ja rozumiem, że nostalgia i tak dalej, ale żeby za stary sprzęt krzyczeli sobie 1500 zł, ciekawe kiedy to się skończy i wszystko dupnie. Nie skończy się, Marcin, nie skończy. Co ma ci się skończyć? Po prostu wszystko co jest stare, niemodne, nieprodukowane już od dawna, no to będzie tylko drożeć. To samo możemy powiedzieć o starej motoryzacji. Zobacz sobie na jakieś stare samochody muzealne z lat 20., 30., to przecież to potrafi po milion kosztować. A jeszcze jak są papiery udowodnione na to, że na tylnym siedzeniu siedział Adolf Hitler, to taki samochód może 5 baniek nawet kosztować, stary. I tyle. Jest odcisk jego dupy na tylnym siedzeniu zachowany od Hitlera, tak? Spociła mu się dupa, jak na mównicę jechał i do dziś jest jego pot, kurde, zapisany na tym tylnym siedzeniu. To z 5 baniek może kosztować taki Mercedes. A jak tutaj schowam tą folię, bo tutaj akurat śrubki do tego były, no. Widzicie, kolejna Amiga do ustabilizowania. Nie wiem, kiedy to zrobię, nie mam pojęcia. MGR, ile masz z angielską klawiaturą? Nie mam żadnej angielskiej klawiatury, wszystkie mam po niemcowsku. Także tą Amigę też będę musiał gdzieś tutaj schować,
Za niedługo, nie mam pojęcia, chyba do garażu zacznę to wywozić. Pomału do przodu. No ale akurat miałem, panowie, wenę na to, żeby tutaj jedną jednostkę sobie zrobić pod wymianę właśnie. No i ta wygląda obiecująco. Troszkę jeszcze farba tym pachnie, ale nie szkodzi. Najważniejsze, że nie ma nigdzie zacieku żadnego. Odcisk tyłka Adolfa. No oczywiście, że tak. To, słuchaj, to nawet wystarczy, że nie musiał Adolf siedzieć. Wystarczy, że German Hering złapał za klamkę od tylnej drzwi od pasażera i są odciski palców. I są na to papiery, że Hermann Göring tutaj siedział. Albo Goebbels. A jak... Gdzie wymyślił ustawę, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. I on to napisał na papierze na tylnym siedzeniu samochodu, które jest do sprzedania teraz za 10 baniek, tak? Bo Goebbels tam siedział i już. Dupa mu się pociła, jak mu Ruscy w bunkier wjechali. No to wiesz, to ten pot, który jest, on jest już, bym powiedział, no, bezcenny i tyle. Taki z odciskiem, no. Witam, Donzir, witam. MGR, a to rewizja trzecia, tak? Nie, to jest rewizja 6A. 6A. Na czerwonej diodzie. Żebyśmy mieli jasność. Ta pomalowana, nie? No. Szczerze powiedziawszy, szkoda mi tej Amigi, ale tak jak mówię, ja nie mogę się zawalić, bo szkoda tych sprzętów. Naprawdę szkoda, a jest cała masa kolekcjonerów i ludzi pragnących mieć, no, taką Amigę w swoim zestawie, tak? Wiemy, że to nie są tanie rzeczy, ale... Tak jak mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany zamianą czy coś, to możemy coś dogadać. Książeczki i boks u mnie zostaje, bo do tego boksu dam swoją rewizję trójkę. I razem z książeczkami. I tyle bym powiedział na wstępie. Kiełas, pozdrowienia. Zagrajmy. Zagrajmy w kontrę. A to co potrzeba tobie? Rewizja trzecia? Nie, rewizję trzecią to ja mam. Ja mam. Ja bym sobie Pegasusy jakieś teraz chętnie zbierał, nie? Gdzie ten filmik z malowania tej Amigi w ramach kącika warsztatowego? Nie mogę namierzyć. No jest guzik zapasowy. Jest ten filmik. Wejdź sobie w filmy. To nie był live z tego, to były filmy. To były filmy. Kurde, taka konsolka tyle mi fajnego czasu zajęła. No normalnie, kiełas, dałeś pan popis. Zalałem benzyny do craftera, czekałem na pomoc. Półtorej godziny, ej, sobie myślę, a włączymy sobie kontrę. Na takie okazje właśnie, nie? Gdy zalewasz benzynę do diesla. O, Eśka wzięta. Widać coś w kamerze? Widać chyba. Pegasus, słynna konsolka, no słynna. Ja się dziwię, że ja trochę już na tym pograłem, ale bateria bardzo długo wytrzymuje. Także piszcie do kiełasa. Kiełas wie, skąd on to, kurde, przemycił. Z Holandii do Polski. A kurde. Taka mała konsolka, to gdzie kupiona? No to kiełasa się trzeba zapytać. Konsola się nazywa RS8. No i tutaj jest prawie 300 gier, słuchajcie, i każda gra jest inna. Fajnie się gra, fajny wyświetlacz przy okazji. RS8 się nazywam, że tak blisko do tej kamery pokażę. O, sobie zobaczcie. Wpiszcie sobie, nie wiem, Famiclone RS8 albo konsola RS8. 8 bit. No to może wam coś wyskoczy ciekawego, nie? I tyle. No to co, panie, panowie? Tyle by było na wieczór. Taki półtechniczny, półgiercowy live, bym powiedział. Amiga 500 do wymiany. Macie ochotę, to piszcie, bo już widzę tutaj na fejsie mi jakieś wiadomości wyskakują. Ojej, dobra, tutaj widzę to, tu widzę to. Dobra, tu widzę to, tu widzę to. No i tyle. Jakieś ciekawe Pegasuski mi pokazujcie, co macie. Szukam IQ 502 oraz MT77DX, nie? Klawiaturę na rewizję 3 to mi nawet filmik zrobiłeś. Tak, dla Tripuda zrobiłem filmik nawet właśnie z tej klawiatury. Jest na liście moich filmów, więc wszystko widać co i jak. No. Słynna konsolka, tak.
No, także widzicie, panie, panowie, fajnie jest w kolekcji mieć po prostu porządek, bo nie sztuką jest się zawalić, a potem, wiecie, potem ma to wszystko leżeć, zbierać kurz, no to też tak bym średnio powiedział, nie? Ta Amiga naprawdę by jeszcze lepszy efekt dała, jakby te klawisze były wybielone. No, ale to już pozostanie w rące nowego właściciela, jak sobie z klawiaturą temat ogarnie. No i dajcie znać, czy chcecie, żeby została właśnie standardowa stacja dyskietek, czy może jednak tutaj wstawimy Goteka, nie? No, tylko że cena Goteka to jest 5 dyszek euro, więc to nie jest tania sprawa, jeśli chodzi o Goteka. To jeszcze się zobaczy, co i jak. W każdym razie moje ambicje amigowe są zaspokojone. Mam 1200, 600, rewizję 3, rewizję 5, rewizję 6, rewizję 8, 8A i bestię, rozbudowaną bestię, więc jest czym się bawić. Jest czym się bawić. No i taka właśnie kolejna też wpadła, można powiedzieć. A klony Pegasusa? Mogą być też klony Pegasusa. Mogą być też, Marcin, ale to mówię, musi być wszystko sprawne, zadbane. No i tak jak mówię, cena wartości 100, 150 euro, nie? Gdzieś w tych granicach. Ja mam 1200 i nie wiem, gdzie ręce włożyć. Jak, a co ma wkładanie gdzieś rąk do 1200? Chyba o to chodziło, nie? Elvoro TVG 10 to konsola mojego dzieciństwa. Coś mi mówi Elvoro, ale TVG 10 nie, nic a nic. No tak, mam 500 plus, Arduino.pl. Mam 500 plus. No to jest właśnie rozbudowana bestia, nie? To jest 500 plus. No i tak by to wyglądało. Tak by to, panowie, wyglądało na tym, w tym temacie. Taki, można powiedzieć, live pokazjonalny. Jakoś coś w tym stylu. No, tyle. I tyle bym powiedział. Będziemy kończyć sobie powoli. Także jest jak jest. No i, ale przynajmniej egzemplarz. No, w pewnym sensie też uratowany, bo gość, który sobie przypomniał o tej Amidze i z piwnicy ją wydostał, no to teraz można powiedzieć, że nie zgnije ta Amiga w tej piwnicy, tak? Że dalej będzie czyjąś kolekcję cieszyć, co nie? Zdjęcie masz na Messenger. Dobra, zobaczę, Kasia, co tam jest na Messengerze po tym live'ie. Długo nie posiedzę też na odpisywanie wiadomości, no bo też trzeba rano wcześnie wstawać, mimo że mam urlop przez ten tydzień, ale już są plany i także trzeba rano wstawać i jechać załatwiać rzeczy. Chodzi o kartę turbo. A, o kartę turbo. Mhm. Ja mam Amigę i nie wiem też, gdzie go wsadzić. Aha, przerobiłem na InDivision i naprawiam kartę turbo. Fajnie, że masz te sprzęty, bo masz szacunek do takich sprzętów. No, raczej jest, tak? Raczej jest, ale tak jak mówię, panie, panowie, moje ambicje są zaspokojone już. Tak jak mówię, nawet jeżeli komis mi się odezwie i powiedzą, nie wiem, mamy 5 Amig nagle, no to te Amigi trzeba będzie odkurzyć, wysprzątać i zaraz niech lecą na zamiany do widzów, tak? I już, i tyle. I dla tej Amigi ja już nie znajdę miejsca, no bo tak jak mówię, to poniekąd mi jej szkoda, no bo ładnie ta farba leży, słuchajcie. No ale w każdym razie ten boksik, co mam tutaj właśnie, no to on będzie tylko i wyłącznie dla rewizji trójki, ten, który mam właśnie w tym miejscu, już go pokazywałem, ale może jeszcze raz pokażę. O. Zobaczcie sobie, tak wygląda. Ten uchwyt jest trochę przesunięty na prawą stronę. Boksik starej daty, a starej daty dlatego właśnie, że mówię, że tu jest, o, tu jest taka krawędź, taka listewka i je się otwiera w ten sposób, o, w ten sposób, tak do góry tutaj i tutaj trafi ta moja rewizja starej daty, rewizja trójka, czyli pierwsza Amiga, która jest cała w oryginale tak naprawdę, tak? Mimo że jest to składak, ale dużo rzeczy jest
jakby nie patrzeć, no, odbudowana na oryginał, tak, że ma klawiaturę mechaniczną, ma stację dyskietek, tą specyficzną, ma rozszerzenie oczywiście, pół mega. No i tak będę chciał te Amigi troszkę sobie tutaj poprzemeblowywać i poukładać tak, jak trzeba, oczywiście, nie? MGR, fajnie, że odnawiasz i sprzedajesz. No, sprzedawać to raczej nie. Raczej wolę się zamienić na inny sprzęt. No, pieniądze to zaraz, wiesz. Pieniądze są, się rozejdą, a tak to przynajmniej masz sprzęt, co nie? I czy nie kopnie po jajach prąd? No, parę razy się zdarzyło. Odnawiać, stabilizować Amigi, niech idą do dobrych ludzi. Oczywiście. Niech idą do dobrych ludzi, a ci, którzy mają nadmiar jakiegoś innego sprzętu, no to też możemy się wymienić i może być jak za dawnych dobrych czasów, że też się wymienialiśmy za sprzęty i było fajnie, nie? Tylko ja mówię, ja wolę tak trochę z konkretnymi ludźmi pisać, bo jak jacyś maruderzy zaraz będą mi się odzywać, to szkoda tracić czasu na takich, bo to nie ma najmniejszego sensu, nie? Tak, ta Amiga przyjechała z tym pudełkiem. Ja tą Amigę kupiłem z tym pudełkiem razem, nie? I z tymi książeczkami. Panowie. Książeczki co prawda wszystkie są po niemcowsku, no bo tak jak mówię, powtarzałem już to 200 razy, ale powtórzę może 201 raz, że Niemcy też byli podwykonawcami właśnie dla Commodore i sprzedawali Amigi na swój niemiecki rynek. Tak samo byli Francuzi, tak samo byli też Chiniole. Jak widzicie, dużo Amig, które jest na przykład made in Hong Kong, czyli to też właśnie między innymi był na rynek chiński sprzedawany Amigi. I tyle. Karta gwarancyjna. Czytać, zanim uruchomimy Amigę. No i ten oczywiście zapach starej książki pomiędzy. Jak sobie powąchasz. Ach, coś pięknego. Naprawdę. Opis całego workbencha. Jak się posługiwać Amigą. Wszystko pięknie, ładnie rozpisane. Ale Polska się nie doczekała. Polska nie robiła Amig na polski rynek. No nie było. Wszystko albo ciotka z zachodu. Ktoś miał ciotkę na zachodzie. Albo coś innego. No i tyle. Trzymaj się, MGR, spadam. No nara, Piotr. Narka. Piotr Leszczyński. Fajnie. Obrazki. Jak się bawić paintem. Coś pięknego, panowie. Taka instrukcja. Jak podłączyć Amigę do prądu. Zasilacz. Obsługa portów. Co do czego znaczy. O, były te Amigi też, były te książeczki też w językach polskich. Też fajnie się to czytało w języku polskim. O, to sobie włożę może tutaj, do tej książki. O, i te książeczki dostanie właśnie moja rewizja trójka, która trafi właśnie do tego boksiku. Co i jak. Sztachnął się książką, a jak? A kurde. W jaką grałeś najbardziej denerwującą grę na Amidze? Diabeł pyta. O, dożeś diabeł teraz dał pytanie. Denerwująca gra na Amigę? Nie wiem. Już ci powiem. Denerwująca gra, jaka dla mnie była na Amidze, to było północ, południe. Bo mi się ciągle jebało we łbie przestawianie jednostek. Raz na konnych, raz na piechotę, raz na armatę. I ciągle tak źle. W północ, południe to musiałeś naprawdę być sporo ogarnięty, żeby wszystkimi jednostkami naraz operować. Szlak mnie trafiał, jak komputer wszystkim naraz też sterował. I ja nie mogłem komputer specjalnie dużo pokonać, nawet jak mi jednostki dochodziły, nie? Także no, zjadłem trochę zęby na północ, południe. Operowanie tych jednostek to była jazda bez trzymanki, kurde, w północ, południe. To jest jeden z tych tytułów, ale musiałbym sobie więcej tytułów przypomnieć, ale to teraz nie sposób sobie przypominać. Kanonek Folderek 2? Kanonek Folderek jest łatwy, obie części są łatwe, więc do zniesienia bym powiedział. Miałem kiedyś książki do Amigi 1200 Dynamic Desktop. O, to był fajny zestaw. Był Digers Oscar akurat w tym zestawie, jeśli chodzi
właśnie o Dynamit Desktop. Ciekawe, co z Markiem Pampuchem, naczelny z magazynu Amiga. Oj, to nie wiem. To Kasi jedna z ulubionych gier lub lubimy w to razem grać. No, a na dwóch graczy to jest zupełnie inny temat, nie? Ale jak grasz z komputerem w północ, południe, to niech cię hej, nie? Że to tak nazwę. No nic, panie i panowie, słuchajcie, kończymy sobie na dzisiaj. Jest 21, półtorej godziny live'a zleciało. No i pokazaliśmy sprzęt. Fajnie, troszeczkę taki odświeżony, bo remont to nie był, ale bardziej takie odświeżenie Amigi 500. No i myślę, że znajdzie nowego właściciela. Będę czekał na propozycję tak do środy, czwartku. No i myślę, że w kolejny weekend już ten sprzęt będzie u kogoś. Mam nadzieję, że się dogadamy. Proponujcie mi najpierw, co jest ciekawego. Wysyłajcie zdjęcia. I tyle. I wtedy dam wam znać, czy rzeczywiście będzie mnie to interesować, nie? Tak jak mówię, cena, wartość przy zamianie, no to tak szacuję około 150 euro i tyle. Jak coś będzie jeszcze dla was, u was wartościowego, no to ja oddam Amigę i dopłacę, więc musimy się dogadać jakoś fajnie, ciekawie, żebym miał co opowiadać na kolejnym live'ie, co ciekawego się wydarzyło, nie, w kolejną niedzielę. Dobrze, w takim razie wszystkim dobranoc, dzięki za przybycie i za komentowanie, moderatorom dziękuję za czujkę, oczywiście, jak zawsze. No i co? I bawcie się dobrze przez cały tydzień. Wstępnie umawiamy się na za tydzień, w kolejną niedzielę. Dużo zdrówka i udanego tygodnia wszystkim. Do następnego. Pozdrawia patolog i dermatolog oraz laryngolog.